Lechów, jakby po jednej stronie narodzony, nas przeszła do polecamy chory cierpiących w miejscu księdza ojca Jana Króla. Jego mamy panią Józefę Marię, pana Dawida Jackiewicza. Także polecamy Radio Maria, całą rodzinę Radio Maria, prawodawców, współpracowników, przyjaciół oraz nieprzyjaciół prosząc o przemianę serc naszą modlitwą, obejmujemy także te wszystkie intencje, które są w naszych sercach. Rozpocznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, tłumaczą pod Polskim Piłatem, ukrzyżowany w moim pogrzebie, wstąpił do wieku trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Obcowanie, Grzechów Odpuszczenie, Ciała Zmartwychwstanie, Żyw Wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W Gazecie Wyborczej, no osobliwej módlmy gazecie, się o wzrost cud wiary, nadziei i miłości. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwałuj swoim Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Spokojny, ale cały czas obawiam się, że ponieważ mamy policję, Jezusa, CDU, SPD, ze zdumieniem odkrywają to, że zakładam, grób jest pusty i że Boża miłość, Polska która będzie, stała się widziana w Jezusie Chrystusie, zmartwychwstanie. Miłość okazuje się największą siłą we wszechświecie. Nie można jej zamknąć w grobie ani w przeszłości. W obliczu zmartwychwstania upewniamy się ostatecznie o tym, że ten, który do nas przyszedł i który nauczył nas żyć w miłości, nie jest jednym z męczenników, lecz prawdziwym Bogiem. Uczestniczą w tym państwa tylko Unii Europejskiej i że chodzi o ożywienie pewnych szlaków komunikacyjnych, gospodarczych, płynących od bałtyckich krajów aż do Rumunii, Bułgarii i do Chorwacji. Jak gdyby ktoś sądził, że tylko komunikacja przez Berlin i Paryż między tymi bliskimi stolicami ma na sensie, to stało się zdaniem, że chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś pomiędzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławione z pieniędzmi objazdem i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzmi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzmi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzmi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzmi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzmi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzmi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę sprawi świętego Jakuba, modliwa się Joanna Trudzino. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Być chrześcijaninem nie znaczy być zapatrzonym jedynie w niebo. Chrystus nie odpowiada na pytanie swoich uczniów dotyczące nieba, końca świata czy liczby zbawionych. On przyszedł po to, aby nauczyć nas sztuki życia w Bożej miłości i prawdzie już tutaj, do czystości. Jezus nie opisuje nieba, lecz uczy nas drogi do nieba poprzez ziemię. On poleca nam tak żyć, by Jego Królestwo było widoczne już teraz. Politycy PiS kontynuowali dzisiaj spotkania z mieszkańcami różnych części kraju. Minister środowiska Henryk Kowalczyk odwiedził Opoczną. W trakcie wystąpienia zapowiedział m.in. realizację programu 100 milionów na drogi samorządowe na stulecie odzyskania niepodległości. Dzięki niemu powstanie droga w gminie Poświętne, mówi poseł Opoczna. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, do pobicia doszło na drodze, kiedy dwóch Polaków, pracowników jednej z firm portowych, zauważyło trzech migrantów próbujących włamać się do przyczepy ciężarówki. Rzecznik policji w Blachę powiedział, że z tym problemem policjanci na wnioski miejscowości zmagają się od wielu
wielu lat. Nielegalni migranci wolą się do ciężarówek stojących na parkingach przy autostradach i próbują później przedostać się do Wielkiej Brytanii. Z relacji rzecznika policji wynika, że Polacy próbowali nie dopuścić do włamania, ale po kilku minutach zostali zaatakowani przez migrantów i ciężko pobici. Polacy zostali przewiezieni do szpitala, a nie było zagrożenia życia, a sprawcy pobicia są poszukiwani. Dobra, Połacka, Polskie Radio, Bruksela. Jest wzorem dla wielu pokoleń. Tego obchodzi pielęgniarki, którzy uczestniczą w warszawskim marszu pomniki. Ze starego miasta przez pomnik lotnictwa na Żoli Bożu przeszło kilkaset osób. Uczestnicy marszu podkreślają, że postać Witolda Pileckiego zasługuje na uczczenie w wyjątkowy sposób. Tam to jest po prostu kryształowa, nasz bohater. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi. No, pamiętać ludzie, teraz w godzinę śmierci nasz jak. Zgłosili się do najdroższego miejsca. No, nie był człowieka, który na chodnika przydał się. Był w stanie zorganizować tam ucieczkę, zorganizować tam ruch oporu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci nasz jak. 24. Zdrowaś Maryjo, łaski za 26 minut będzie 21, a za chwilę będzie reportaż. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jany. Teraz mieszkają w rejestracyjnym w Połtuszku. Dzieci będą uczęszczać do polskich szkół, a klienci będą mogli przybywać w tym ośrodku do urlopu. Czy w tym czasie przygotowują się do sądzenia pozycji w naszym kraju? Jak dotąd wyglądało ich życie? Teraz i dlaczego przygotowali się na przyjazd do Polski? Oto mówi reportaż o Ewelina Karpacz-Bułaca. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Przyjechał jak wszyscy z Kazachstanu. Przewodź nam nasze grzechy. Kształcił mnie, zahartował mnie. Mieszkając w Kazanie na Szybiorze Polsce, to moje pierwsze odcinki. Zawsze wszystkim mówię, że jestem Polką, potem Polką. No ale tak teraz poszło z daleka. Kazachstan to moja druga ojczyzna. Wchodzę z takiego miasteczka, nazywa się Karaganda. Trzecia ze Słońca Świętego. Karaganda nowoczesne. Ale jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj ducha Jezusowej mądrości, duży, jak to się męstwa, nazywa, świętości i roztropności, monumentalny, gdyż tak. Świat duże, zachęca okna, nas duże, drzwi duże, wszystko jest duże, cynizmu, tak. Do przewrotności i okrucieństwa wobec słabszych, do ateizmu i materializmu. Jak tego świata Kazachstan? Będzie nas zawsze obiecywał łatwe szczęście. Które można spotkać wszystko jest szczęście, tak rozmaite. Mamy i morze, mamy i lasy, mamy stepy, mamy pustynie, mamy najwyższe szczyty, górne jeziora. Bardzo, bardzo fajny kraj. Tylko, że trochę surowy na północy. Bo na przykład ja pamiętam, że jak było minus 30, to jeszcze szkoły są zamykane, chodzimy na zajęcie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ma do czynienia z Państwem poszczególnego przyjazdu do wydania do Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
ciągle się cenę grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej Anny. O właśnie. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej Anny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za swoją modlitwę, modliwa się o skupinę Elżbieta. Panem Bogiem, tajemnica czwarta, wzięcie Najświętszej Maryi Panny. To byli organizowane wyjazdy na kolonie do przez chrzest zostaliśmy założeni w świętości samego Boga. W tej świętości, którą Maryja osiągnęła w najwyższym stopniu dzięki uprzedzającej łasce Syna. Ona do końca została heroicznie wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Jest dla nas niezawodnym znakiem nadziei i pewności, że Bogu możemy powierzyć wszystko, naszą przyszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ja postanowiłam, że kiedyś przyjadę tutaj na studia. Wróciłam do domu, znów nauka i z drugim razem przyjechałam do Polski. Jeżeli za pierwszym razem, to trudno mi było posługiwać się językiem polskim. Nie do końca się zrozumiałam. Za drugim razem, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A dziadek mi opowiadał, jak to było. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
tych wagonach bydlęcych. Gdyż to było tak, dziadek, a gdzie, co, o, jak? Mójka. Razem. A jak ktoś umarł, to niestety wyrzucali z wagonu po prostu wstęp. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Z tych ciężarówek i pewnie nie mogą iść dalej niż tam określony jakiś tam teren. A jak dziadek był ktoś, był już wykończony, zmęczony, nie reprezentował się Ukrainy, to nie leci daleko, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Jako przykład dla reszty, że nie można pozostawić teren tej naszej jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki. Później dziadek opowiadał o tym, że o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać modliła się Grażyna z Parawiszu. W miarę dobre życie. Zapłać Pana Bogu. Tajemnica piąta, ukorowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Po 4-5 pokoleniach niektórzy jesteśmy powołani do naśladowania Maryi, na tę repatriację, powrót do Polski, do odnuchwania się razem z nią wielkimi rzeczami, które Bóg uczynił z miłości do ludzi. Ustawa. Ona dzięki jest naszą współmożycielką i pośredniczką Bożej łaski. Razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II zawierzamy jej siebie, naszych bliskich, całą ludzkość. Z nią możemy stać się świętymi, warunkach, czyli portretami Boga na ziemi. Potrzeba człowieka, więc ustawa zapewnia taką pomoc finansową i każdy z rodaków naszych, kiedy otrzyma wizę repatriacyjną, zostanie skierowany z konsulatu czy ambasady polskiej w Kazachstanie i może liczyć po przyjeździe do Polski na jakieś takie ośrodki adaptacyjne, w którym się teraz znajdujemy, ale przede wszystkim ośrodek repatriacyjny pomaga jako się my odpuszczamy naszym widzowańcom. Nie chodź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bardzo chciała ze strony tej, nie chodziło o to, żeby wrócić na skład, no bo ona miała rodzinę, która zostanie, miała 6 dzieci i wiadomo, że nie mogę ich zostawić. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wymarzonych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak już ja zbierałam, to trudne, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zadzwonić, zapytać wszystko. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Teraz w godzinie śmierci nam żyjemy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławione owoce łona Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chowaj nasz duch niepiekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Intencje Ojca Świętego, pod Twoją obronę, dziękujemy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panu chwalebne i błogosławione. O Pani nasza, rodowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Syna swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas poleczaj, swojemu Synowi nas udawaj. Modlitwa świętego Jana Pawła II do Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Mario, w poranek pięćdziesiątnicy spałaś z powodu po początek ewangelizacji podjęty przez apostołów ze sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj w czasach niepokoju i nadziei otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom, narodom nie we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj godzinę pomoc, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu Człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria, bądź Jego opiekunką. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Już wiem, co chcę robić, w którym zawodzie chcę pracować. Chodzi nie tylko o środki, chodzi po prostu o takie chęci do tego, że ja to po prostu chcę. Zawsze myślałam, że na przykład, jeżeli będzie taka zapraszamy sytuacja, zginęły wszystkie pieniądze. Na co możemy pracować, tak? Jaka jest motywacja? Dochodzenie do pracy, jeżeli on ci nie podoba. Parlamentu. Nie ma żadnej motywacji. Cześć Boże, witam serdecznie wszystkich państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Mój przyjaciel Władimir Putin. Jesteśmy przyjaciółmi od lat. Tym wyznaniem podzielił się przewodniczący Komisji Europejskiej i rządu w wywiadzie dla holenderskiego internetowego portalu. Twierdzi on, że musimy jako Europa odbudować kontakty z krajem jego przyjaciela Putina i skończyć z zimnowojenną retoryką. Przyznam, że postawa i wypowiedź Junckera nie współgra z oficjalną europejską polityką. Unia bowiem nakłada na Rosję, biznesmenów i przyjaciół Putina sankcje, które związane są z aneksją Krymu. Krytykuje zaangażowanie Rosji w Syrii. Dość przypomnieć, że całkiem niedawno potrucił w Wielkiej Brytanii przewerbowanego agenta rosyjskiego wywiadu Sergeja Skripala. Wiele krajów Unii Europejskiej wydaliło dużą liczbę rosyjskich dyplomatów, w tym Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska. Krótko mówiąc, Unia zarzuca Putinowi użycie broni chemicznej na terenie jednego z krajów członkowskich. W tym samym czasie Juncker mówi o konieczności ponownego nawiązania kontaktu z Rosją, gdyż jest ona ważnym graczem. Słów Junckera o przyjaźni z Putinem z pewnością nie można tłumaczyć chwilową niedyspozycją tego pierwszego. Już wcześniej bowiem Juncker mimo bojkotu Putina przez polityków Unii Europejskiej spotkał się i rozmawiał z prezydentem Rosji, jak na przykład w Sankt Petersburgu w czerwcu 2016 roku, ściskając dłoń Putina i pozując do zdjęcia. Wywołało to ogromne kontrowersje wśród europejskich polityków i społeczeństwa. Nie inaczej było po gratulacjach, które w marcu tego roku Juncker złożył Putinowi po ponownym wyborze na prezydenta Rosji.
Zapewniał go, że zawsze chce być jego partnerem w staraniach o odbudowę bezpieczeństwa. Wcześniej w Sankt Petersburgu mówił o budowaniu mostów między Unią Europejską a Rosją. Teraz w przywołanym wywiadzie w holenderskich mediach mówi, że Putin jest jego przyjacielem, jednocześnie ubolewając, że dziś nie można powiedzieć, że Putin jest twoim przyjacielem. Wyraźnie odczytuję to, że intencją Junckera jest uczynienie z Putina również naszego przyjaciela. Chociaż większość w Europie nie podziela jego zapału, Juncker jako szef Komisji Europejskiej dziwnie, ale konsekwentnie nawiązuje do połączonych przyjaźni. Jeśli w rzeczywistości działa według zasady przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, to niewykluczone, że cała Komisja Europejska jest w przyjaznych relacjach z byłym oficerem KGB. A jeśli tak, to po co ten teatrzyk w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu, narzucanie sankcji, wydalanie rosyjskich ambasadorów, prężenie mózgów, pozory? A co z Nord Stream 2, o solidarności energetycznej w Unii Europejskiej? A może u podstaw leży ukryta więź ideowa? Będąc u nas w parlamencie i kreśląc wizję przyszłości Unii Europejskiej, Juncker, choć oficjalnie podaje się za HDK, nie przywołał żadnego ze znanych chrześcijańskich demokratów, ojców założycieli Unii Europejskiej. Zapomniał o Konradzie Adenauerze, Robercie Schumanie, Alcide de Gasperi. Skupił się wyłącznie na komuniście Altiero Spinelli i jego przewidzeniach zawartych w manifestie Sven Totene. Gdy zapytałem Junckera podczas posiedzenia naszej grupy politycznej, czy jest on nastawiony komunistycznie i w tym duchu chce reformować Unię, bardzo się obruszył. Zaklinał się, że nie jest komunistą i to śmieszne, że musi się w ogóle z tego tłumaczyć. Mimo zaklęć tych, później potwierdził swój udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Karola Marksa, jednego z głównych ideologów komunizmu, obok Fryderyka Engelsa i Władimira Ilicza Lenina. Więcej, teraz Juncker przyjaźni się z obrońcą tego systemu, byłym oficerem KGB, Władimirem Putinem, czego nie omieszkał obwieścić Europie i światu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże! Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowany przez pana profesora Mirosława Piotrowskiego, posła do Europarlamentu. Kochane rodziny Radia Maria, drodzy przyjaciele, już coraz bliżej lipiec, a więc czas już 27 naszej pielgrzymki do najlepszej matki na Jasną Górę. Jak zawsze idziemy w drugą niedzielę lipca.